Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Skończyło się wielkie telewizyjne święto. Wybrzmiały fanfary, przestały grać orkiestry. Znowu jesteśmy normalni. No, ale już jesteśmy w drugim 40-leciu i dlatego z przyjemnością zapraszamy do obejrzenia naszego programu. Witam serdecznie w kuchni pełnej niespodzianek. Witam pana Wacława. Dzień dobry. Co pan taki zdyszany, panie redaktorze? A bo całą noc pędziłem. Strzeli pan sobie? A wie pan, że z miłą chęcią. Co ja widzę? Trup. Panu gratuluję. Państwu dziękuję. Do przysłowiowego zobaczenia. Dzień dobry, panie Henryku. Dzień dobry. Witam. Przepraszam, bo nie zapytałem, panie Henryku. Pan ostatni? Ostatni. To ja za panem. Dobrze. Zebrałem was tutaj, bo jak dobrze wiecie, nie jestem już człowiekiem bardzo młodym. I szukam godnego następcy. Musi to być jednak ktoś, kto potrafi godnie reprezentować rodzinę i umieć przynajmniej część tego, czego ja się przez lata nauczyłem. Może się mylę, ale postanowiłem spróbować znaleźć następcę wśród was. Ale po co nam następca, skoro tata jest przecież? Ja nie będę wiecznie. Nie. To się tylko tak mówi. Wiem dobrze. Oczywiście mogę jeszcze te 40 parę lat porządzić, ale trzeba przygotować następcę. Dzian, zaczniemy od ciebie. Podejdź. Siądziesz na moim miejscu, wy oceniacie razem ze mną, jak sobie radzi. Siądź. Ja tu siądę. Idź tam. Dziani, pokaż mi teraz, jak się zapala cygaro. Wystarczy. Co o tym myślicie? Bardzo dobrze. Świetnie się sprawił. Dobrze było. Przecież to jest imbecile. On nawet nie rozwinął z celofanu tego cygara. Odejdź już, siadaj. Anselmo, teraz ty. Na miejsce iść moje. I teraz wyobraź sobie, że stoi przed tobą człowiek, który zdradził. Masz mu przekazać wyrok. Bardzo mi przykro. No ale jakby tu powiedzieć. Bardzo mi przykro, ale musisz. Bardzo mi przykro, ale musimy pana zabić. No i co powiecie teraz? Świetnie, doskonale.
Psom by nawet ryby nie przestraszył. Tonem, tą formą. Zejdź mi z oczu. Synku, idź tam teraz. Pokaż nam wszystkim, jak się składa pocałunek śmierci. Podobało się wam? Tak, bardzo. Jasne. Nie dziwię się. Tak się całuje. Nawet nie powiem kogo. I teraz ty, Pietro. Zastosujesz mój słynny strzał spod biurka. Żądam, żebyś utrącił szyjkę tej karawce. Proszę bardzo. Świetnie, co? Świetnie. Postrzelił się. Oj. Zrobiłem ja test. Zabieraj się, brudzisz mi wszystko. Zabieraj się stąd. Tato. No. Może do lekarza nie idzie. Żadnego lekarza. Draśnięcie. Żaden z was nie przeszedł tego prostego testu. Będę musiał ciągnąć ten wózek sam. Ale najpierw wymierzę wam kary. Po pierwsze, całkowicie zmieniam testament. Po drugie, kara fizyczna. Powiedziałem, że to będzie. Podejdź tu do mnie. Nachyl się. Czołg. Czołg. Nie podoba ci się, no to... Nie, już nie będzie... Sęczek. Dziękuję. Drogi. Ja też? Każdy. Tobie dam w pysk. Cała maga. Ale już mam karę fizyczną. Strzelę ci jeszcze w nogę. I ty. Trzy bęcki. Ale bęcki były w zeszłym tygodniu. No i będą cztery. A na koniec przez 3 tygodnie spaghetti bez sosu, na sucho. Czy mógłby mi pan fajkę przypalić? Dlaczego? Bo to pana proszę. Chyba, że tak. Szybko idzie, panie Henryku? No szybko, szybko. Dziękuję, panie Henryku. To znaczy, panie Henryku, długo będziemy czekali? Nie, normalnie, no, jak to w życiu. Przestań się wydurniać. Lewa, lewa! Praca nóg! Kontruj go, kontruj go! Tak jest! Dzień dobry, dzieci! Dzień dobry panu! Siadajcie. Owi.
Witam was w nowym roku szkolnym. Cieszę się. A ty co? Ja powtarzam. Cieszę się, że znowu się spotkaliśmy. Tym bardziej, że... Co teraz mamy? Wtorek. Zgłosisz się po lekcji. Mogę w czas? Chyba chcesz jeszcze powtarzać. Bardzo wiele spraw w naszym kraju się zmieniło. Słucham. Czy mogę wyjść do toalety? Ja go odprowadzę. Nie, siadaj. Wytrzymam. Wytrzymasz. Podręczniki, z których uczyli się wasi starsi koledzy, a może i niektórzy powtarzający, nie obowiązują. Należy je wyrzucić i nie korzystać z nich. Pewne sprawy, pewne kwestie nabrały nowego charakteru. Dlatego w tym roku musicie pilnie pracować. Spokój, a może nawet dwa razy pilniej, bo uczymy się wszyscy prawdy. Nie będę tolerował łobuzerki. Do tego chciałbym dodać, że ci wszyscy, którzy w poprzednich latach mieli piątki, mają je unieważnione, gdyż są dwójki. Ci, którzy mieli w poprzednich latach dwójki, mają nadal dwójki. Z matką o 17 w pokoju nauczycielskim. Tak więc będziecie wszystko dokładnie notować, bo teraz zaczęła się naprawdę nowa era. Chcę was widzieć jutro, punktualnie o 8, wymytych, przygotowanych, z zeszytami podpisanymi, piórami, nie długopisy i zaczniemy zupełnie nowy program. Do widzenia. Do widzenia. Start. Z lewego. Niby szybko idzie, panie Henryku, a my ciągle stoimy. No, jak to w kolejce, wie pan. Rozumiem, panie Henryku. Witam was. Cieszę się, że jesteście punktualnie. Ty miałaś wczoraj przyjść z matką. Nie mam matki. Mogę przyjść z córką. Dobrze. Słucham. Czy mógłbym wyjść do toalety? Wczoraj byłeś. Byłem. A zresztą ty to możesz iść. Albo nie, już nie pójdę. No. Już nie. Siadaj. Będziemy prawdopodobnie mieli inspekcję. Chciałbym, żeby to wypadło tak, jak należy. Żeby nie było wstydu przed panami z kuratorium. Więc dzisiaj zrobimy sobie taką wprawkę w nowe czasy. Możecie zadawać pytania, ja wam będę szczerze odpowiadał, żebyśmy wszystkie kwestie mieli omówione, jak przyjdzie pan wizytator. Proszę bardzo, słucham. Panie profesorze, jak to było z tymi bandami tuż po wojnie, ale tak naprawdę? Siadaj. No cóż. Bandami? A więc bandy walczyły z oddziałami, które okazały się bandami. No, bandy były oddziałami naszymi,